Siema, witam ponownie w Arence. Mam 7 level, lecimy kolejne misje. I tutaj mamy tak. Zrobiłem 3 questy. Czwarty quest to jest, że muszę przynieść itemy o wartości 300k. I tutaj muszę iść po prostu na Grain Trade Center na farmie. I tyle, i kościół będzie gotowy. A, i co znalazłem? Zagrałem kilka gierek. Patrzcie, co znalazłem. Znalazłem gold bloka, który jest warty, no pokazywało mi, że około 300k, 243 na Auction House'ie. Także no, trzeba mieć chyba giga farta, żeby coś takiego znaleźć, nie? Ale dobra, lecimy. Także enter, normal, bo jeszcze nie mam levela na inne, farma, styk, auto match team, let's go. No niestety ten auto matching nie działa najlepiej, a z tego co wiem, to chyba nie ma solo kolejki. Także nie dobrało mi nikogo, jestem sam i gram na trójki. To jest też giga słabe w tej grze, że nie ma solo kolejki. No, bo o ile w Tarkowie to, że nie ma solo kolejki, to może być ułatwieniem dla solo gracza. No wiadomo, tam nie ma znaczników nad sojusznikami i tak dalej. Nie wiesz, gdzie jest sojusznik, musisz się pytać, czy to sojusznik, czy nie, zanim zaczniesz strzelać. A tutaj jednak są znaczniki i tak dalej, no nie ma problemu z znalezieniem teammate'ów, nie? Także dużo ciężej jest solo na trójki coś ugrać, no ale zobaczymy, może się uda. Oho. Dobra, to boty są. Co jest? Coś do mnie wali, ale nie widzę skąd. Ślepy jestem? Prawie jakiś bot do mnie wali, ale nie wiem. A tutaj! What? To gracz był, lol? Aha. XD. Są by słuchawek grał? O co chodzi? To był gracz? A zachowywał się gorzej niż bot, nie? Bez kitu. Czy te boty coś mają? Nie wiem, czy jest sens w ogóle lootować te boty. Wydaje mi się, że tak średnio chyba. Znowu coś biegnie. Jakby na górze, tutaj. To boty tu są. Tak, chyba boty tu są. A, boty. Dobra. O, znalazłem celowniczek, który niby kosztuje 10k. Okej. Okay. W tym ranie zbieram byle jakie śmieci. Bo nie będę szedł ani na stable, ani na motel. Chcę po prostu polutować sobie byle co. Żeby byle co wynieść i... No i lecieć zrobić questa, nie? I wyjść. Póki co to questik jest moim priorytetem. O, coinik za 10k. Super. Nie mam poucha jeszcze, nie kupiłem sobie. Zapomniałem, a powinienem. Może bym mógł sobie tego coinika schować, żeby go nie stracić. Czy wręcz jest coś warty? Pewnie nie. Dobra, i tu jest miejscówka na kluczyk. Jakie tu jest? Master Bedroom Key. Tutaj jest. Co to jest? Czyli co to? Oka. Fertilizer. 15k. No i super. To jeszcze zlutuję, myślę, że... O, może będzie coś ciekawego. Syf, syf. Syf. To 10k. 10k nie jest na fioletowo. Giga ciekawe. To jest 2k. Bandażek 200. Painkiller 900. Dobra, wywalamy i bierzemy to. No. Także ile mam do questa? 600 metrów. Także jeszcze jedną całą mapę muszę przebiec. Możliwe, nie wiem, czy mi się to uda. Liczę na to, że tak. No bo gdzieś tam cały czas, kurde, strzały lecą. W oddali. Czyli, no nie trafiłem do martwej gierki. I gdzieś tam ludzie się cały czas nawalają, nie? To jest 1k, to też 1k.
Oczywiście scena przybliżona. To 700, okej. Dobra, to lecimy po kościka. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaskoczy. Snajpera na dachu nie ma. Z jakiegoś powodu. I teraz pytanie, czy on się po prostu nie zawsze respi? Czy ktoś go zabił? Ale ciała też nie widzę. Więc możliwe, że się po prostu nie zrespił. Ja mam jeszcze 400 metrów. Muszę przebiec obok motelu, co nie jest zbyt dobre. Ale chyba sobie po prostu środkiem przebiegnę. Dawaj, energola. Cyk. Te energole też tak kurde źle działają, bo one powinny regenerować staminę overtime. Dobra, tu nikogo nie widzę. Najbezpieczniej chyba będzie środkiem. Bo z lewej strony mamy motel. Tam był bot, więc możliwe, że nikogo nie było. A z prawej strony mamy stable'a. Więc jak przebiegnę środkiem, to możliwe, że na nikogo nie trafię. A ja muszę jeszcze giga daleko przebiec niestety. Tu możliwe, że ktoś będzie. Dobra. Lecimy dalej. Ogólnie ta gra nie chodzi jakoś mega super, no bo mam RTX-a 4070. A mam ustawienia medium aktualnie. No i są spadki nawet, kurde, do 90 FPS-ów. Także, no jeżeli chodzi o tą optymalizację. Znaczy powiem tak, optymalizacja jest ok, ale stabilność jest tragiczna. Bo spadki FPS-ów są mega częste. Dobra, ja tu muszę wejść. A tu jeszcze boty są. Czyli możliwe, że nikogo nie było. A ten do mnie wali. Dobra. Dobra, ja tu lutować nie chcę. Bo chcę questa zrobić. Tym bardziej, że też coś tam wyniosę sobie zawsze. A może zerknę. Bo tu chyba kompiki są. Jak dobrze pamiętam, do zlutowania. A, jest kompik. Uwaga. Karta graficzna. Pyk. O, coś dużo. O, o, o. No niestety nie. Co jest? Co ty, boty? Do widzenia. Co tam jeszcze było? Nie zdążyłem tego zlutować. VGA, heatsink i dysk. Dysk 4K niby. Giga ciekawe. Dobra, no nic ciekawego tu nie znalazłem. Tutaj trzeba kluczyk. Barno fiski. I spierdzielam chyba do ekstraktu. Kościka zrobiłem. Nie ma co cudować, bo się jeszcze wywalę i tyle z tego będzie. A jestem sam. Na trójki, więc też lipa, nie? Tu boty są. A ekstrakt mam po lewej. Dobra, wychodzimy. Questik zrobiony. No, hajsy nie za wiele. 89k. Tego jednego gracza zabiłem. 7 botów. Ale ten jeden gracz, którego zabiłem, był giga dziwny. On trochę jak bot się zachowywał sam, nie? Fake 8 level. Dwa levele, żeby zobaczyć, czy są rankedy. O, mamy nową mapę, Wally. I kończymy questiki. Tylko jeszcze chyba questów na Wally nie będę miał. Mamy nowy kontakcik. Misja, accept. Bo kurde, ile misji. Aha, bo to są weekly misje, za które się dostaje mega dużo hajsu. A tu mamy po 100k za misję, a nawet więcej czasami. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o misję. Nie mam tutaj więcej? Nie mam. Misję. Czyli mam tak. Dalej farma i
Primary Weapon muszę wziąć. No i tutaj dalej to, nie? I oprócz tego mam... Mam te całe weekly questiki. Więc tak, clear. Teraz akurat to mega lubię w tej gierce. W tym. Tej opcji clearowania nie było w Delta Force. I bardzo mi tego brakowało. Dobra. Unload. Czy mam tu ammo jeszcze? To jest mega ciekawe. A mam ammo, okej. Cyk, cyk. Jeżeli chodzi o ping, to w samej grze jest dosyć niski, ale już za to w menu wracamy do tego, co było podczas bety, bo jest stuwa, nie? W becie i tak było gorzej, bo było chyba 150-200. Więc pod tym względem jest dużo lepiej, ale no... Szału nie ma. Nadal. Nie jest to jakieś nie wiadomo jak dobry ping, nie? Zrobiłem kościka kolejnego. Pyk, medziki jakieś. No i co? Tyle.